Cześć! Jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku Info Simsów. A pierwszym tematem jest dzisiaj nowy zwiastun kwartalny na trzeci kwartał 2017 roku. I jak już widzicie na ekranie, w tym kwartale wyjdzie pod koniec lata, wyjdą nowe akcesoria, a będą to akcesoria związane z małymi dziećmi, a więc w końcu wyjdą akcesoria dla małych dzieci. Na razie można w tym zwiastunie kwartalnym zobaczyć jedynie jakieś nowe ubrania, jedynie tam w tle widać jakiś mały, nowy domek dla lalek, dla dzieci, ale żadnych nowych obiektów tam jeszcze nie widać na tym zwiastunie kwartalnym, ale jak chcecie, to zwiastun kwartalny możecie zobaczyć albo na Facebooku strony The Sims, albo też, jeśli chcecie, to Wam podlinkuję angielską wersję tego zwiastunu w opisie odcinka. Drugim tematem w dzisiejszym odcinku InfoSimsów jest to, że pralki wygrały jako nowy obiekt w ekologicznych akcesoriach, a więc w ostatnim głosowaniu czerwcowym właśnie na te akcesoria wygrały pralki oraz kadzie, banie, suszarki oraz sznurki do wieszania prania, więc pranie wygrało. Niestety przechowywanie żywności ani oszczędzanie na energii i wodzie niestety przegrało i w następnych akcesoriach ekologicznych zobaczymy właśnie pralki. Ostatnim tematem w dzisiejszym odcinku jest moja ankieta na następną serię po zakończeniu wyzwania psychiatryk, która jeszcze trwa, ale jeszcze trwa tylko jeszcze kilka dni, więc jeszcze kilka dni. Jeśli ktoś nie głosował, to serdecznie zachęcam do głosowania w tej ankiecie. Link do tej ankiety macie w opisie odcinka. Linki do zasad, jeśli jakiegoś wyzwania nie znacie, są na moim Facebooku, do którego też macie link w opisie odcinka. Są to linki w przypiętym poście, więc od razu łatwo na górze samym mojego Facebooka w poście zobaczycie ten wpis, ale ja szybko omówię te wyzwania. A więc po pierwsze mamy wyzwanie Wonder Child, czyli wyzwanie Pinstara, w którym trzeba wychować jak najlepsze dziecko, które rozwiąże jak najwięcej dziecięcych aspiracji, będzie miało jak najlepsze oceny w szkole i też jako nastolatek będzie jak najlepszy i postara się już jak o nastolatek wypełnić niektóre aspiracje, więc takie wyzwanie troszeczkę na najlepsze dziecko. A więc żeby wychować jak najlepsze dziecko od niemowlaka aż do młodego dorosłego. Wyzwanie Alien Adoption Challenge jest to najnowsze wyzwanie. Jest to wyzwanie również od Pinstara, czyli twórcy Legacy Challenge. I tutaj chodzi o to, że w cudzysłowie nasz Sim adoptuje kosmitę i musi tego kosmitę od młodego dorosłego, od małego dziecka do młodego dorosłego wychować. Ale jest tu taki twist, że tak naprawdę nigdy nie możemy się poruszać tym kosmitą, a więc ten kosmita nigdy nie może być naszym aktywnym simem, tylko naszym aktywnym simem, czyli takim, którym się będziemy poruszać, będzie ten dorosły, który wychowuje tego kosmitę. Nawet nie możemy na kosmitę kliknąć, żeby zobaczyć, jakie ma potrzeby albo co ma w wyposażeniu. Nic takiego nie możemy zrobić, więc nigdy nie możemy na niego kliknąć, żeby chociaż potrzeby sprawdzić, czy nawet żeby sprawdzić, jak sobie radzi w aspiracjach, czy jakie ma punkty umiejętności. Tego nie możemy zrobić, a więc nigdy na niego nie możemy wejść. I musimy tylko tym dorosłym starać się go wychować i starać się, w szczególności gdy jest małym dzieckiem, przetrwać, żeby go nam opieka nie zabrała społeczna albo żeby nie umarł w ogóle ten kosmita, a więc takie wyzwanie i jest to najnowsze wyzwanie. Wyzwanie Big Sister, no to czyli mamy nastolatkę i dziecko, siostry i nastolatka próbuje troszeczkę wychować siostry i próbują przetrwać razem bez rodziców. Wyzwanie Najpotężniejszy Wampir, czyli wyzwanie, w którym będę starała się stworzyć najlepszego wampira, ale stworzyć to znaczy będę grała wampirem i on będzie się starał uzyskać jak najwyższą, tę najwyższą rangę
wampirzom i też uzyskać wszystkie wampirze moce. Luźna rozgrywka będzie to tak naprawdę kontynuacja rozgrywki Oli Killer i jej rodziny, jej siostry, jej męża, no ich przyszłego dziecka tak naprawdę, czyli kontynuacja serii Miejskie Życie, ale to będzie taki drugi sezon tego miejskiego życia, gdzie tak naprawdę będę sobie luźno grała, nie będę miała jakiegoś ściśle określonego celu, po prostu ta rozgrywka będzie tak długo trwała, aż, nie wiem, nie stwierdzę, że to już koniec tego drugiego sezonu będzie, więc luźne granie Olom i jej rodzinkom. I jeszcze raz serdecznie zapraszam do głosowania, link w opisie odcinka, jest to ankieta na Strawpolu, a więc możecie tutaj głosować anonimowo, nie musicie też się w ogóle logować, nawet nie musicie się logować na Facebooku ani nic, kompletnie bez żadnego logowania tutaj się wchodzi, po prostu wejdziecie na ten link, klikacie to co chcecie, potwierdzicie, że nie jesteście robotem, klikniecie vote i tyle. Zawsze możecie też kliknąć results, czyli zobaczyć sobie, jakie są obecne wyniki. Ja powiem Wam, że dwa wyzwania naprawdę cały czas ścierają się o pierwsze miejsce ze sobą, a więc jest naprawdę zacięta walka o to, które wyzwanie będzie jako następna seria po wyzwaniu psychiatryki. Ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że go zalekujecie, skomentujecie, no i oczywiście, że się usłyszymy w następnym odcinku. Oczywiście też zachęcam do oglądania serii Psychiatry, która się kończy już powoli, która jest w czwartki, i serii Legacy Challenge, która jak zwykle jest w wtorki oraz w soboty. Do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!